Post dzień 25, nie wiem jak mnie będzie słychać, ale nie mogłem się pohamować, żeby nie pokazać wam tych pięknych widoków. No to jak jest 25 dni bez jedzenia? Jedno słowo, które to określa, to jest zajebiście. Tak jak pamiętacie, chciałem podjąć decyzję, że jednak w tę górę zacznę jeść, bo nie dam rady chodzić. Dzisiaj się okazało, że bardzo dobrze sobie mój organizm radzi, to znaczy byliśmy na takiej małej przebieżce, bo byliśmy przy wodospadzie. A jest zajebiście, nie miałem żadnej drzemki, przyjechałem z Częstochowy, więc przyjechałem jakieś tam 260-70 km. Nie czuję senności, nie mam potrzeby, także co wam powiem, to za chwilę będę robił ognisko. Na ognisko oczywiście będą kiełbaski, to już na mnie, ale zobaczcie jak to światło pada, to już na mnie nie działa. Kurde, no właśnie się szedłem ze swoją córką i rozmawiałem na ten temat, jaka zwała, jak to moja córka mówi, że można 25 dni nie jeść i tak się dobrze czuć. Nie przerwałem tego postu z tego powodu, że mówiłem, że przerwę go, gdy będę czuł jakiś dyskomfort. Gdybym go przerwał, to miałbym pewną niezgodę w umyśle, bo dzisiaj zrobiłem ten post, żeby poznać siebie, żeby gdzieś mieć jakieś takie fajne gdzieś tam przemyślenia na swój temat. Oczywiście no, ktoś tam pisze, że zrzuciłem wagę. No, naturalnie, jeśli się nie je ponad 3 tygodnie, to naturalnie jest też efektem, że się zrzuci wagę. I ta lekkość występuje i tutaj nie ma co dyskutować. Ale też mam dużą lekkość na umyśle. Dzisiaj gdzieś fajne przemyślenia. Wstałem o 5, bo teraz wstaję o 5 i to jest zajebiste. Poszedłem sobie na górę, wszedłem do środka. Chciałem sobie zobaczyć, akurat były dwie msze, usiedziałem sobie trochę, kurde, dobrze mi z tym niejedzeniem. Ciekawe, kiedy to się skończy, kiedy mój organizm zawoła. Jestem tak ciekawy tego, że nie macie nawet pojęcia. Ale reasumując i podsumowując, 25 dni bez jedzenia, dobry czas, po prostu dobry czas. Trzymajcie się kochani, za chwilę będę wieczorem wstawię pełno fajnych filmików z tego zajebistego miejsca. Zajebistymi ludkami. Dzięki, trzymajcie się.